i dostaliśmy sakramenty święte, z których możemy obcować z miłością Boga i z Bogiem samym. Największy fałsz współczesnego Kościoła to dialog z protestantami, w cudzysłowie dialog, by tylko zamydlić katolikom, że sakramenty nie są konieczne. Protestanci nawet nie są Kościołem, wiecie? Wybili wszystkie sakramenty i mają być dla nas wzorem do naśladowania. Na czym polega dramat Kościoła? W czasie Soboru główni eksperci protestanccy ukierunkowywali nasze dokumenty, a później rytm mszy świętej. Kapujecie? I dzisiaj wielu naszych specjalistów udowadnia w swoich pozycjach naukowych, że msza święta katolicka, ta obecna Pawłowa, jest niewiele się różni od ich nabożeństwa, tak zwanej ich mszy świętej. Oni byli naszymi doradcami, gdzie wymordowali Boga poprzez sakramenty święte. Rozumiecie? Ekspert na soborze. Coś nieprawdopodobnego. Tego jeszcze w dziejach nigdy nie było Kościoła, żeby heretyk brał udział w soborze i formował dokumenty Kościoła katolickiego. Bo dziś o tym się teraz jaśnie na głos mówi. A w sakramentach Kościoła jest niepojęta w świętych sakramentach miłość Boga i jest Bóg sam. Skoro oni tego nie mają, to dzieci, my tylko im możemy powiedzieć, musicie wrócić na łono Kościoła, zbłądziliście. A nie wmawiać ludziom, że oni mają trochę prawdy i trochę świętości. Jak diabła nazwiemy świętością, to macie rację w swoich nauczaniach. Tak, mają prawdę i mają świętość, ale diabelstwo. Dlatego katolicy nie doceniają wartości sakramentów świętych. Bo w tej chwili nasze myślenie przekierowano na tę płaszczyznę, że i w innych religiach jest też zbawienie. Ale w chrześcijańskich to wszyscy do nieba po prostu idą. Zapomniano o sile łaski. Stąd też, kiedy wam brakuje już siły na udźwiganie ciężarów i krzyży życia, zamiast was słać do Boga, bo wybili łaskę, gdzie się was posyła? Do psychologów. Proste. Święty Józef nam mówi perfekcyjnie. Współczesny człowiek otrzymał niebo i święte sakramenty. Czyli żyjącego Pana Jezusa. Dziś każdy z nas może być świadkiem Betlejem. Każdy z nas może być świadkiem biczowania Pana Jezusa. Być świadkiem tajemnicy Golgoty. Tylko musi poznać tajemnicę sakramentu świętego. Przecież u siostry Faustyny opisuje ona obraz ojca Andrasza i Sopoćko, że na ich mszach świętych, co ona widziała w czasie konsekracji? Małego Pana Jezusa w ich rękach. W czasie komunii, kiedy oni podnosili hostię, ona widziała, że oni mają Jezusa w swoich rękach, który się do nich uśmiecha, tuli się, płonie miłością.